11 listopada tradycyjnie Polacy zgromadzą się na placach i ulicach, aby wspólnie świętować 104. rocznicę odzyskania niepodległości. Na obchody tego ważnego patriotycznego święta zaprasza także burmistrz miasta i gminy Myślenice Jarosław Szlachetka. Niepodległość. Wiele pokoleń Polaków o nią walczyło. Wiele pokoleń Polaków jej broniło. Dzięki naszym przodkom cieszymy się dziś wolną i niezawisłą ojczyzną. W piątek 11 listopada zapraszam wszystkich Myśleniczan na obchody Narodowego Święta Niepodległości, które rozpocznie msza święta w Sanktuarium Matki Bożej Pani Myślenickiej. Następnie zapraszam na myśleński rynek oraz do Domu Kultury. Oddajmy hołd bohaterom naszej ojczyzny i pokażmy, że nadal jesteśmy gotowi stać na straży naszej niepodległości. Oprócz uroczystości w Myślenickim Rynku oraz w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu, 11 listopada odbędą się również wydarzenia towarzyszące, takie jak rajd patriotyczny samochodów zabytkowych czy Narodowy Bieg Stulecia. Rano o godzinie 9.30 przewidziane są także uroczystości patriotyczne na kopcu Józefa Piłsudskiego w Osieczanach.